To jak już jesteśmy przy takich pytaniach skierowanych wprost do ojca, to ja bym chciała zapytać, czy ojciec doświadczył albo doświadcza jakichś kryzysów wiary? Jeżeli tak, to jak sobie z nimi radzi? Może powiem, posługując się przykładem świętego Jana Pawła II, i to jest odpowiedź wtedy poszerzona o twoje pytanie. Mianowicie kiedyś go zapytano, no kiedy miał duszpasterstwo młodych, akademickie, kiedy z młodymi rodzinami i z dziećmi jeździł na kajaki i tak dalej. Jak on sobie radził z celibatem? A on powiedział tak, już będąc papieżem, mówi, najpierw podkreślam rolę łaski Bożej, a później dopiero moje jakieś wysiłki i zmagania. I coś podobnego jest z nami, wydaje mi się, w sensie również na tym samym odcinku. Jeśli ktoś wytrwa, czy trwa w celibacie, to jest naprawdę nasza świadomość, i tutaj nie mówię tego tylko dla pokory, ale to jest nasza świadomość, że to jest łaska Boża, która mnie spotyka i dopada, ale później trzeba dołożyć siebie, swój wysiłek, bo bez tego też nie jest możliwe. To jest jedno. Ale tutaj w tym wypadku również powiem tak. Nie miałem w dotychczasowym etapie mojego życia, czy to powiedzmy dziecięcego, młodzieżowego, czy później właśnie studyjnego, jakiegoś kryzysu wiary, który byłby pęknięciem. Ale pamiętam siebie nieraz w bardzo trudnych pytaniach, które stawiałem Panu Bogu, w sytuacji pewnej niesprawiedliwości, ale i również tego, co było związane ze śmiercią na przykład mojego ojca, kiedy miałem zaledwie 16 lat. I to były pytania takie graniczne o sens, dlaczego on musiał odejść, kiedy ja go tak bardzo potrzebuję, ale to były pytania takiego zmagania się z Bogiem, ale nie kryzysu wiary. Bo właśnie ja szedłem do kościoła i wołałem o takie nie tyle może wyjaśnienie, tylko żebym ja się z tym zgodził. I powiem, może odchodząc już z takiego bezpośredniego swojego podwórka, ale również ze związania z moim przyjacielem, księdzem na moim właśnie roczniku, który zmarł w wieku 48 lat, budując kościół przepiękny właśnie Matki Bożej Częstochowskiej w Starachowicach i tam jest pochowany. No, przyczyną był nowotwór jelita grubego, ale walczył dobre kilka lat z tym i wydawało się, że wygrał, ale później przyszły nawroty. Dlaczego o tym mówię? Bo on mówi, w ostatnim czasie, kiedy lekarze mu powiedzieli, że już ma tylko kilka miesięcy może życia albo jeszcze mniej, to on powiedział, jeszcze jest jedna droga. No i lekarz się pyta, mówi jaka? A on mówi, panie doktorze, jadę do Lourdes i tam będę prosił. No lekarz mówi, oczywiście, to jest sprawa księdza bardzo ważna. I mówi, jechał już z pewnym wysiłkiem i tym bólem i tam był i w kaplicy, i u źródełka, i wobec właśnie tych tam tajemnic tego miejsca. I mówi, wszedł do bazyliki świętego Piusa X, która tam jest obok, i było na wystawienie Najświętszego Sakramentu. I mówi tak, na takim podwyższeniu, monstrancja, Jezus obecny, i mówi, ja prosiłem o cud. Tu ludzie byli dookoła, śpiewali.
mówi, ja prawie, że byłem, mówi, Bóg i ja. I mówi, wołałem o cud. Mówi, nie wiem, jak długo to trwało. I w pewnym momencie powiedziałem tak do siebie głośno. Zgoda, mogę umrzeć. I mówi, od tej pory taki mam pokój serca, że wróciłem, mówi, do Polski. I ja z nim się spotkałem na kilka dni przed jego śmiercią. To on mówi, w pokoju odchodzę. Wtedy ta zgoda była dla mnie cudem wyproszonym nie dla życia, ale dla przejścia z tego świata do drugiego świata. I wydaje mi się, że nieraz takie próby, czy to, co nazywasz kryzysy wiary, one mają rozmaite oblicza. Ale najgorszy jest na pewno w każdym naszym wypadku, kiedy kryzys wiary jest związany z odrzuceniem świadomości bliskości Boga, pomimo cierpienia, pomimo śmierci. To by było dla nas najbardziej dramatyczne, że taka utrata świadomości, że Bóg jest dla mnie kimś, komu zależy na mnie, na moim życiu, na moim zbawieniu. I dlatego powiem wprost. Każdego dnia modlę się tym bardzo prostym słowem, Panie, przymnóż mi wiarę. A zwłaszcza wtedy, kiedy, tak jak na poprzednie pytanie odpowiadałem o trudne sytuacje, które przeżywam, związane z życiem Kościoła, czy z życiem moim tutaj duszpasterskiej odpowiedzialności i wtedy wołam, Panie, przymnóż mi wiarę, żebym ja idąc do tego człowieka, czy rozmawiając z taką grupą, czy jeszcze, żebym nie podchodził tylko o ludzkich swoich siłach, nawet umysłu, jakiegoś przygotowania, tylko przymnóż mi wiary, żeby to spotkanie moje było przeżywane z Twoją pomocą, z Twoją mocą, która od Ciebie idzie. I do tego Was zachęcam również. I odkryjecie, że nie jesteście sami zdani na własne siły. Dziękuję bardzo. Było pytanie, tak? Bardzo proszę. Mam na imię Agnieszka. I tutaj już zagłębiamy, poznajemy księdza biskupa, takie życie prywatne, jak to jest z wiarą. Ale moje pytanie jest takie, jak to było z powołaniem, tak? Bo to jest ciężka, trudna decyzja.